Cześć, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po pierwszym meczu 21 serii gier PKPP Ekstraklasy. Krakowia wygrała u siebie 2-1 ze Stalą Mielec. Za moim plecami autobus Mielczan. Generalnie spotkanie bardzo atrakcyjne. Spotkanie, które trzymało w napięciach do samego końca. Bramka Krakowi ostatnich minut. Wydaje mi się, że zespół szedł po swoje, że zespół był zmotywowany, zmobilizowany. I takie spotkanie, które wydaje mi się pokazuje charakter, bo oczywiście pasom zdarzały się takie spotkania w tym sezonie, chociażby przed kilkoma tygodniami mecz również u siebie z Górnikiem Zabrze, kiedy wygrywała w miarę gładko. Natomiast takie mecze, w którym się nie układa, w którym trzeba odrabiać straty, no gdzieś tam definiują naprawdę moc drużyny. Mam wrażenie, że Stal podeszła od tego meczu zadaniowo, może nawet za bardzo. Często była asekurancka, zwłaszcza w drugiej połowie. Natomiast pierwszą rozegrała kapitalnie. Gdzieś tam sobie zestawiam te dwie drużyny, bo są, przynajmniej były przed meczem, sąsiadami w tabeli. No i wydaje mi się, że Krakowia ma zdecydowanie większy potencjał. Natomiast Stal grała w pierwszej połowie sposobem. Bardzo podobał mi się Mak, który wrócił i tak sobie wyobrażam, co by to było, gdyby ten piłkarz, no który, jeżeli te kontuzje by go nie spowalniały, tak samo świetny powrót do tego klubu Hinokio, piłkarz, który strzela tylko w Mielcu, bo premierowe trafienie to jest za czasów jego pierwszego epizodu w Stali, no i dzisiaj ponownie wpisał się na listę strzelców, także pierwsza połowa na korzyść Stali, mimo tego, że pasy, mam wrażenie, miały więcej piłkę, te sytuacje pod bramką rywali również na korzyść pasów, natomiast to Stal była zespołem bardziej zdecydowanym i przede wszystkim skutecznym. Druga połowa, no to jest przede wszystkim impuls Krakowi, zagranie Konopianki do Kakabadze i fantastyczne wykończenie z najbliższej odległości. Generalnie te zmiany Jacka Zielińskiego w przerwie również na korzyść. Widać było odmianę drużyny, widać było inną myśl, szybsze granie. Natomiast momentami no, gdzieś tam prosiło się o przyspieszenie. Druga połowa, no to było takie, powiedziałbym też, dość długie granie Krakowi. Wcześniej mogła zdecydowanie przyspieszyć, chociaż tych sytuacji kilka było, no to zdecydowanie trzeba wskazać na wykończenie jako ten element do poprawy. Ostatecznie Krakowia wygrywa. Wydaje mi się, że taki mecz, który, no raz jeszcze mówię, no pokazuje, że ta drużyna naprawdę ma siłę, moc i taką chęć gry do końca, zacięcie, bo to naprawdę jest cenne. Natomiast Stal skrytykuje drużynę Adama Majewskiego, bo wydaje mi się, że przyjechała do Małopolski po remis. Widać było to w drugiej połowie, kiedy troszkę tą grę przedłużała, kiedy widać było, że nie do końca no, chcą atakować i patrzą na zegar. Ostatecznie nie dowieźli tego remisu. Patrzę na tabelę, Krakowia czwarte miejsce, goni czołówkę, naprawdę imponuje i wynik, i też styl, bo muszę przyznać, że naprawdę dzisiaj kapitalnie przed tygodniem w Warszawie wydaje mi się najlepsze spotkanie kolejki, także naprawdę Krakowie chce się oglądać, Krakowie można oglądać i te wyniki, no te gry Krakowi są jednak gwarantem dobrego spotkania. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, Krakowie 2, Stal Mielec 1. Zachęcam serdecznie do innych materiałów, do przycisku lubię to od filmem, no i oczywiście do subskrypcji kanału.